Witam pięknie, Rostaj Mili. Z tej strony Mordora i prawda Niklaus i Bazinga. O, tutaj. Słuchajcie, dzisiaj wasze ulubione zorta widyjów, czyli tak zwane ważenie. Ważenie. A co dzisiaj będzie specjalnego? Będzie pizza, ale Patti nie taka zwykła pizza. A czemu? Bo w filiżance. Pizza w filiżance, albo tak po śląsku zwanej szolce. I co? I ja wam tu teraz zaprezentuję, co do takiej pizzy jest potrzebne. Potrzebujemy oczywiście szolki. Ja tu mam takie piękne, kolor taki trochę pstrąg. Pstrąg, prawda, w słoneczne południe. Potrzebujemy mąkę. To w sumie z grubsza obojętne, jaka to będzie mąka. Potrzebujemy mleko. Potrzebujemy sodę oczyszczoną. Oczywiście proszek do pieczenia. Nie zwracajcie uwagi na markę. Niestety żadna z tych firm żadnych finansowych korzyści nie zapłaciła. Mozzarella super ciągliwa, znaczy niekoniecznie taka. Sos do pizzy to już jaki kto, prawda, lubi. My tu sobie zrobimy coś z takiego koncentratu pomidorowego. No i teraz, moi drodzy, dodatki. W zasadzie to już jak kto lubi. My tutaj będziemy używać między innymi oliwki, a jeszcze paprykę, której tutaj nie ma. Będziemy też jeszcze szynkę tam kroili do środka i zioła jakieś, jak to woli, prowansalskie, bazylia. To już w zasadzie dowolność. To jest taka podstawa. No i teraz przechodzimy do dzieła. Pierw 4 łyżki mąki na taką filiżankę, niezależnie od tego, jaką macie filiżankę, 4 łyżki mąki. Od razu mówię, że to jest kuchnia, Patti, jaka? Orientalna. Nie, to jest kuchnia eksperymentalna. To znaczy pierwszy raz to w ogóle za tobą stoi piękna kolekcja. Dżungla. Tam nie ma nic. Teraz po jednej maciupkiej łyżeczce, konkretnie to chyba miało być 1/8 łyżki stołowej proszku do pieczenia. To i teraz niecała. I teraz 1/16, czyli 1/4 z tego. Odrobinka to musi być. Dosłownie. Dobra, syp. Jak wyjdzie niedobre, Patti będzie na ciebie. No ale ja się pytam, może być. Nie ostrzy. Może być. Patti, a powiedz, co to jest za specjalna sól różowa? Himalajska. I czemu ona jest różowa? Bo jest z Himalajów? Bo tak chcieli. Aha. Nie wiem, ile to według ciebie jest szczypta. Tyle. No to szczypta każdy według własnej definicji szczypty. Teraz zafrylać elegancko, aby się te wszystkie składniki ze sobą wymieszały dobrze. Teraz na jedną filiżankę 3 łyżki mleka, 1 łyżka oliwy. Ein, zwei und drei. I teraz 1 łyżka stołowa oliwy. Zafrylać, przefrylać, żeby się z tego zrobiła taka masa. Teraz jak już się zrobiło takie, powiedzmy, ciasto, to wrzucacie do tego w sumie co chcecie i co macie pod ręką. My akurat mamy szynkę, to wrzucamy szynkę. Możecie sobie wypełnić, nie wiem, kawałkami kiełbasy, cebuli i kiełbasy, szynki, no nie wiem, dajcie tam co chcecie. Bazinga, będziesz jadła też pizzę ze szolki? Co? Chyba woli jednak trawnik. Teraz Patti uskutecznia sosiwo do tej pizzy. Prosty sos do pizzy możecie zrobić w ten sposób, że bierzecie koncentrat pomidorowy, dodajecie jakieś zioła, oregano, sól, cukier, na przykład czosnek przeciśnięty, mieszacie, odstawiacie, żeby się przeżarło i jest super. A my jeszcze sobie dodamy trochę specjalnego sosu z Jacka Danielsa, hot chili. Teraz testować, czy dobre. Chyba jeszcze cukru. Jest blisko. Dobra. Warstwą taką cienką sobie tę pizzę rozprowadzamy to tak mniej więcej, żeby całe to pokryło. I podstawa, można powiedzieć, jest. I teraz na górę dajecie w sumie to, co lubicie. My damy sobie mozzarellę, damy sobie oliwki, damy paprykę. No i chyba w sumie tyle. Nam zostało dużo szynki, to dajemy jeszcze szynkę. Mamy tu takie specjalne, suszone papryczki, które się idealnie nadadzą, tylko trzeba uważać. To jest porcja Patti, gdzie jest bardzo mało oliwek. To jest moja porcja, gdzie jest więcej oliwek. Teraz to tylko elegancko jeszcze z wierchu zapierdzielić mozzarellą i będzie.
i w takim stanie z waszymi ulubionymi składnikami wystarczy to wdupczyć do mikroweli. Moi drodzy, oryginalnie powinno być niby 1200 watów na minutę, ale my zrobimy 600 watów na 2 minuty. Ej, pachnie jak pizza. Wow! Cholera, co to z tego wyszło? 2 minuty na 600 watów. Ser się ładnie stopił. Pachnie. No powiem wam, jestem w szoku, ale pachnie serio pizzowo. Patty, smacznego. Smacznego. Sprawdźmy. Kurde, sera w pierony. Ło. O kurde. Co? Całą tą papryczkę zdupiłem. Trafiłem na całą tą. Ja to muszę jak makaron zabijać. Ale bardzo dobra. Zakalca nie ma, ale ciasto nie jest takie zesuszone. Takie jest zowcite, jak to się mówi. Uważajcie z tymi ostrymi paprykami. O kuźwa, cały efekt konsumpcyjny oceniam jako pozytywny. Tylko nie dawajcie papryczki. Także jak przychodzą na przykład znajomi na domówkę czy coś takiego, to możecie ich, jak to mówią fachowcy, możecie ich fajnie zaskoczyć taką przystawką. Także pizzę z szolki oceniam jako eksperyment kulinarny jak najbardziej dobry. Patty, można robić? Można. Można robić, tylko uważajcie z tą papryką, żeby potem nie stać przy wodopoju. Udało się, bardzo spoko, moi drodzy. A, parzy! Dziękuję za uwagę. Zróbcie sobie coś takiego, tylko jak będą przychodzić goście, to wybierzcie może trochę ładniejsze szolki niż rybie łuski. Ja miałem akurat takie PRL-owskie. Napiszcie, co fajnego następnego moglibyśmy zrobić, ewentualnie jakieś eksperymentalne dania. Zróbcie sobie takie na przykład z innymi składnikami i powiedzcie, czy wyszło dobre. I to tyle. Zostawcie łapkę i dziękujemy. Do widzenia. Bye.